Sponsorem emisji powieści Trzecie życie Nikodema Dyzmy jest firma Lisowski Ubezpieczenia Radomsko. Czyta Bartłomiej Gumulec. Nagranie powstało w radiu Strefa FM Piotrków. Zapraszamy. Nikodemowi ciężko było wstać z łóżka. Ten go wczoraj popił. Po raz kolejny zjechali się bowiem do Koborowa jego przyjaciele i sąsiedzi. Łeb mi pęka, żalił się do siebie. Ale co miał robić? Jako gospodarz musiał się spisać. Rauty i przyjęcia to była duża atrakcja dla wiejskiego trybu życia rodziny Dyzmów. Od czasu do czasu Nikodem z Niną wyjeżdżali do Warszawy, albo na zakupy, albo na przyjęcie. Zdarzały się wypady do Zakopanego czy Krynicy. Dyzma za nic jednak nie chciał słyszeć o urlopie za granicą. Nie znał przecież żadnego języka. Choć mógł się uczyć, to nie miał na to ochoty. Georges nie mógł mu pomóc, bowiem po jego wybryku podczas wizyty dyrektora Litwinka z kancelarii prezydenta trafił do Tworek. Nikodem nie chciał dłużej ryzykować. Georges był dla niego zbyt niebezpieczny. Jako jedyny odkrył bowiem prawdziwą naturę Dyzmy. A nuż ktoś mu uwierzy, pomyślał. Na szczęście dla byłego prezesa Banku Zbożowego słowo wariat rozwiązało jego problemy. Nikodem i Nina nie mieli dzieci, choć hrabina Ponimirska naciskała na swojego męża i podkreślała, że w tak wielkim pałacu brakuje dzieci, Dyzma był nieugięty. Nie lubił tych małych istot. Był typem silnego człowieka, a to kolidowało z obowiązkami ojca, noszącego dzieci na ręku czy grającego z nimi w piłkę. Nina ostatecznie dała sobie spokój z przekonywaniem Nikodema i pogodziła się z jego decyzją. Miała tylko nadzieję, że jej ukochany zmieni z czasem zdanie. Witam cię, Niku, powiedziała Nina, całując męża w policzek. Jak się czujesz? Dobrze, skłamał Nikodem. Głowa go bolała i nie miał na nic ochoty, ale nie chciał robić ukochanej przykrości. A mam sporo pracy, Ninuś, więc pójdę do siebie, dobrze? Dobrze, kochany, ale nie pracuj zbyt ciężko. Masz przecież Krzepickiego. Nikodem poszedł do gabinetu. Zamknął drzwi i rzucił się na łóżko. Musiał dojść do siebie. Życie tej pary przebiegało w podobny sposób, od ślubu. Nikodemowi, choć bogatemu i szczęśliwemu, brakowało jednak polityki, podkreślania jego wybitnej roli w państwie, spotkań z osobami, które miały duży wpływ na życie społeczno-polityczno-gospodarcze w Polsce. W Warszawie czuł się wtedy jak ryba w wodzie, a tu na prowincji był tylko plenipotentem swojej żony. Miał co prawda ponad 100 pracowników, ale nimi zarządzał raczej Krzepicki. Dlatego Dyzma lubił wyjazdy do stolicy, na przyjęcia i rauty. Czasem wyrywał się także na spotkania z Waredą czy Ulanickim. Sponsorem emisji powieści Trzecie życie Nikodema Dyzmy jest firma Lisowski Ubezpieczenia Radomsko. Czyta Bartłomiej Gumulec. Nagranie powstało w radiu Strefa FM Piotrków.